Pani Katarzyna przyjechała do nas z? Przyjechałam spod Warszawy. To znaczy, ogólnie hasło jest Podkowa Leśna, ale to jest takie lepsze hasło, dlatego że ja mieszkam w takim małym, takim miejscowości, gdzie jest Narkanie, ale Podkowa Leśna jest bardziej znana. Taką drogą jechałam z Warszawy. To jest spotkanie moje autorskie. Ponieważ jestem osobą, która pisze różne rzeczy i dzisiaj tutaj w Terespolu mamy takie spotkanie na temat tej mojej właśnie twórczości, czyli książek dla dorosłych, kryminałów, z których jeden ostatnio został sfilmowany, co podkreślam i Wujak polecam. Morderstwo. Wujak Morderstwo i ten film był w kinach. Może jeszcze gdzieś go będzie można chwycić i bardzo fajnie wyszedł. A też oprócz tych książek dla dorosłych piszę scenariusze filmów innych, filmów dla dzieci. Jest taki film Za niebieskimi drzwiami, można go znaleźć na Netflixie i pisałam scenariusz tam. Niedługo wyjdzie film Czarny Młyn, też jestem współscenarzystką. No i taki też bardzo ważny człon mojej pracy to są książki dla dzieci, czyli seria Supercepcja dla takich dzieci 8-12, przygodowo sensacyjna, bardzo fajna, 6 tomów już właśnie się ukazuje, 6 tom, bardzo polecam. Czym dla artysty piszącego książki, artysty, pisarza, artysty piszącego książki jest to, że w pewnym momencie jego twórczością, jego publikacjami interesują się reżyserzy i chcą to sfilmować? No to jest ogromna frajda oczywiście. To jest coś takiego, na co właściwie się czeka całe życie artystyczne, pisarskie. Ja nie czekałam długo, podkreślam, dlatego że moja książka się ukazała w 2018 roku, a w 2019 po prostu... Pierwszy klaps. Pierwszy klaps w 2020, ale w 2019 zaczęliśmy pisać scenariusz, więc to bardzo poszło szybko. No powiem tak... To dużo było szczęścia w tej sytuacji, bo pan reżyser, po prostu my się znaliśmy wcześniej i on tę książkę ode mnie dostał, przeczytał i stwierdził, że bardzo mu się podoba i jest, ponieważ ja dużo piszę scenariuszy, więc ta książka była troszeczkę tak napisana scenariuszowo, dlatego on już czytając jakby widział w tym film. Chociaż ja pisząc nie myślałam o filmie w ogóle, to zupełnie inna historia. Ja naprawdę chciałam napisać książkę i to było dla mnie duże wyzwanie, to, że piszę książkę. Film oddał to, co w książce najważniejsze? To jest trudne pytanie. To znaczy tak, on jest troszeczkę inny, jest bardziej komediowy. Przesunęliśmy te granice, pisząc scenariusz bardziej w kierunku komedii, ale jest cudowny, to znaczy główna bohaterka, którą gra Ania Smołowik, jest fantastyczna i naprawdę nie mogłabym sobie wyobrazić w ogóle w życiu lepszej. Żeby tam zagrał ktoś inny. Tak, po prostu jest świetna. No, Paweł Domagała gra tam i partnera, który jest, no, jest strasznie śmieszną postacią. Mamy też Piotra Adamczyka, takiego obsadzonego wbrew swojemu wizerunkowi, to znaczy on tam nie podrywa nikogo, tylko jest uzdrowicielem. I to wszystko razem bardzo dobrze wyszło. To wszystko się dzieje w Podkowie Leśnej, czyli w mieście, gdzie w książce książka była osadzona i też pan reżyser chciał, żeby to tam się działo, więc jakby ja jestem przeszczęśliwa. Czym dla Pani są te spotkania właśnie autorskie w tym momencie z czytelnikami, z wielbicielami? To jest trochę tak jak dla zespołu, dla wykonawcy trasa koncertowa. To jest coś w tym stylu. Znaczy ja uwielbiam ten okres pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotykać i były spotkania, znaczy one były online, czyli w komputerze. To jest nieporównywalne. No, oczywiście mówi się, jakiś tam jest odzew, ale to jest no, w ogóle nieporównywalne z tym, co można i uzyskać, i dać na takich spotkaniach. Bo ta relacja jest strasznie ważna. Dla pisarza to jest właściwie podstawa, to znaczy po to się pisze.
cała nagroda jakby za ten trud, za ten pot i łzy wylane nad klawiaturą, to jest zobaczyć, że komuś to się spodobało, usłyszeć, na ile się spodobało, a jeszcze dodam, że jeżeli są to spotkania z dziećmi, no bo ja właśnie piszę dla dzieci te serie, to to jest po prostu w ogóle już kosmos, bo dzieciaki przychodzą i one wymyślają, one są z tymi bohaterami, wypytują o tych bohaterów, one wymyślają mi przygody, ja część przygód, no, tak. Pani ma łatwiej w tym momencie, bo to dzieci wymyślają przygody, pani je tylko obrysowuje w tekst. No nie jest tak idealnie, to znaczy to nie jest tak, że wszystkie wymyślą, ale miałam taką sytuację, że wrzuciłam im pomysł na kolejny tom, powiedziałam, że słuchajcie, jeszcze szósty, bo to jest o takich dzieciach, które mają super wyczulone zmysły. Każde dziecko ma jakiś zmysł bardzo czuły, węch, słuch, wzrok i tak dalej. No i wiadomo, mam 5 zmysłów i te wszystkie dzieci przychodzą i pytam się, ile mamy zmysłów? 5. A ja mówię, no ale jest jeszcze szósty zmysł, to się nazywa intuicja, tak się mówi, tak? I co byście powiedzieli, gdyby się pojawił bohater z szóstym zmysłem? No i się zaczyna, tak, wymyślanie tego, co może taki bohater robić, co może mieć, jakie zdolności, jakie umiejętności. Ja pamiętam, miałam takie właśnie spotkanie w Gdańsku z dziećmi i ja wszystko spisałam, co oni powiedzieli i połowa z tego weszła do książki. Na koniec, pani Kasiu, bo zaraz spotkanie. Ja bym tak proponował i to takie właściwie wewnętrznie, ale też tutaj mieszkańcy Terespola, no niech pani kolejną książkę, tą kryminalną osadzi w mieście Terespol, tutaj jakiś przemytnik, jakiś tutaj coś w tym stylu. To znaczy, to jest świetny pomysł oczywiście. Ja jeżeli tylko mogę powiedzieć, żeby pan mi załatwił takie jakieś tutaj stanowisko do pracy, w sensie na miesiąc lub dwa, takie schronionko, żeby mogła siedzieć, poznać realia. Musi się wczuć w klimat danej miejscowości. Tak, muszę się wczuć, muszę poznać problemy, charakterystyki i wtedy można pisać. Także możemy się dogadać.